Witam w grze Magic the Gathering Arena. Tym razem druga część, czy drugi pokaz, próba pokazania deku przewijania przeciwnika. Tym razem dek troszeczkę, odrobinkę poprawiony. Wydaje mi się, że potencjalnie może być lepszy. Jest faktycznie teraz już mono blue, czyli tylko niebieski kolor. Zacznę od lądów. Lądy są to wyspy i Aether Hub. Aether Hub, ponieważ daje, no manę daje, nie wchodzi stapowany, więc nie jest zły. No i daje tą jedną błyskawicę, którą teoretycznie można wykorzystać na tego pana, czyli na Minister of Inquiries, ale to za chwilę. Natomiast jest taka opcja, zastanawiam się, czy tu bez niej nie skorzystać, nie spróbować, ale wydaje mi się, że ona może być trochę kłopotliwa, bo jest taki ląd, Ipnu Rivulet. On sobie po prostu wchodzi, jest to pustynia, dodaje szarą manę, czyli bezkolorową. Jeżeli zapłacimy jedno życie, daje nam niebieską, fajnie. No i ma jeszcze opcję, że za jedną niebieską, jedną bezkolorową manę. Oczywiście tapujemy ten ląd, no i przeciwnik albo gracz jakiś wyrzuca cztery karty ze swojej talii na cmentarz. No tak, no to wyrzucamy i jakby tylko ta karta mogłaby się, że tak powiem, poświęcać, żeby wyrzucić, no jest to opcja, albo wrzucić jakieś inne pustynie i wydaje mi się, że tutaj w grę wchodziłaby najbardziej ta Dunes of the Dead, ponieważ gdy ona schodzi ze stołu z pola bitwy, to tworzy zombiaka 2x2 tokena, więc byłby taki no nawet fajny bloker, chociaż no mówię, no tutaj jest jakby kłopot, czy to by nie zepsuło manę i troszeczkę no, za dużo kombinowania. Także na razie tego nie wrzuciłem. Generalnie tak myślę, że w następnym odcinku będzie ten deck, jeżeli to wyjdzie, jeżeli mi się uda, połączony z czarnym. To znaczy przede wszystkim czary, które cofają na rękę, zostaną zamienione na czary, które niszczą stwory przeciwnika. Przynajmniej niektóre, no zobaczymy, ale na razie jest mono blue, nie i tak jak w poprzednim odcinku, najważniejszą kartą wychodzi na to jest Psychic Corrosion. Jeżeli to mamy na stole, jest dobrze. Przypominam, że działa to tak, no jest to enchantment, czyli wyrzucamy to tylko i wyłącznie w swojej turze, akurat ten enchantment, ponieważ on nie ma zdolności flash, no ale mniejsza o to. On działa tak, przypomnę, że kiedy my dobieramy karty, przeciwnik wyrzuca dwie karty ze swojej talii na graveyard. I to się nam fajnie łączy z kartami, które mamy tutaj w deku. Dalej, co jeszcze nam służy do wywalania kart przeciwnikowi? Na przykład to, Fraying Sanity, czyli to jest klątwa, którą rzucamy na przeciwnika. To jest też enchantment, czyli też w naszej turze, ale jakby ona jest przyczepiona do gracza. Oczywiście do przeciwnika, no bo siebie nie będziemy przeklinać. Działa to tak, że za każdą kartę, która w danej turze, na koniec każdej rundy, czyli end step, przeciwnik będzie wyrzucał X kart, gdzie X to jest ilość kart, które już opuściły, czy nie tyle opuściły, które weszły na cmentarz. Czyli że on na przykład rzuci jakieś, nie wiem, instanta, jakieś sorcery, czy coś takiego, co mu wejdzie w graveyard, no to on od razu będzie też dodatkową kartę tracił. Przepraszam. Jeżeli w naszej turze my mu coś wywalimy na graveyard, na przykład, no nie wiem, dobierając Psychic Corrosion dwie karty, no to on na koniec naszej tury jeszcze dodatkowo dwie karty albo więcej straci. Czyli fajna sprawa, jeżeli się uda połączyć. Dalej. Patient Rebuilding, też enchantment, kiedy my, zanim jeszcze dobierzemy kartę, przeciwnik wyrzuca trzy karty ze swojej talii na cmentarz, a my dobieramy kartę za każdy ląd, który on wyrzucił. Możemy nie dobrać nic, bo nie będzie lądów, a możemy dobrać trzy karty, bo jakieś lądy będą. Czyli jeżeli mamy, czy Psychic Corrosion może się ładnie połączyć, czy Fraying Sanity też się ładnie... też się ładnie połączy. Jeszcze raz przepraszam. Ok. Kolejna karta, którą służy nam do przewijania przeciwnika, to jest to. Compelling Argument.
Przeciwnik wrzuca 5 kart ze swojej biblioteki, do tego ma zdolność cycling. Za jeden many działa to w ten sposób, że my to wyrzucamy i w zamian dobieramy jakąś kartę. Czyli można to na przykład właśnie połączyć z tym Psychic Corrosion. Dalej, ciekawa karta, jeżeli uda się ją wyrzucić i jeżeli mamy właśnie Psychic Corrosion na stole, no to będzie bardzo ładny efekt, bo tak, dobierz 3 karty, gracz, którego my wyznaczymy, wyrzuca 3 karty ze swojej biblioteki. Czyli tak, jeżeli mamy Psychic Corrosion, to on wyrzuca 3 karty z tej karty, z Way of Memory, plus jeszcze 6 kart za nasze 3 dobrane, czyli 9 kart. Nieźle. Gdybyśmy przypadkiem mieli jeszcze Fraying Sanity na stole, to wyrzuci tych kart już samej tej 18. Więc ładnie. Tylko właśnie, czy to nam na stół akurat wejdzie. Dalej, do wyrzucania mamy jeszcze to, co już mówiłem, Minister of Inquiries, czyli on sobie wchodzi na stół i daje nam 2 błyskawice i może się tapnąć i zużyć jedną błyskawicę i przeciwnik 3 karty ze swojej talii wywala. Jak to zużyje, może być takim sobie charm blockerem. I tyle. Dalej. Gdzie on tu jest? Homarid Explorer. Jeżeli wchodzi na stół, przeciwnik wyrzuca 4 karty. I dalej. Nimble Innovator. Ten akurat nie przewija, ale dobiera nam kartę, więc jeżeli mamy Psychic Corrosion, no to też jakby spowoduje uszczuplenie talii przeciwnika. No i pozostałe karty Opt, czyli Scry One. Podejrzyj pierwszą kartę z talii, zdecyduj, czy ona ma zostać na wierzchu, czy na spód pójść, no i dobierz kartę. Psychic Corrosion może spowodować uszczuplenie talii. Select for Inspection. Return target tapped creature to its owner hands. Czyli jeżeli przeciwnik, czy my nawet, ma stapowanego stwora, no my możemy go cofnąć na rękę. Czyli na przykład zanim zaatakuje. No i podglądamy sobie, jaka karta jest następna w naszym deku. I też decydujemy, czy ma zostać, czy ma zawędrować na spód talii. Blink of an Eye. Też cofanie czegoś na rękę. Non-land permanent, czyli cokolwiek, co nie jest lądem, a jest na stole. Artefakt, stwór, enchantment. Planeswalker też. Do tego ma kickera, czyli jeżeli zapłacimy podwójny koszt, to my jeszcze dobieramy kartę. No więc znowuż może się jakoś tam łączyć z Psychic Corrosion. To mówiłem. Siren's Ruse. Exile target creature, you control, then return that card to the battlefield under its owner's control. Działa to tak, że jakby nasz stwór znika na chwilę i po chwili i wraca na stół. Czyli na przykład przeciwnik rzuca w naszego stwora, nie wiem, błyskawicą. Rzucamy tą kartę, nasz stwór znika, błyskawica trafia w próżnię, nasz stwór wraca na stół i na przykład jeżeli to jest taki Homarid Explorer, to jeszcze raz użyje swoją umiejętność, ponieważ wszedł właśnie na stół, czyli ta umiejętność jego zadziała. Szkoda, że no niestety nie są to piraci, bo do tego byśmy dobrali karty, ale w tym momencie nie da rady. Drag Under, cofamy stwora do ręki naszego lub przeciwnika, dobieramy kartę. O tym mówiłem. Leave in the Dust, to samo praktycznie co Blink of an Eye, tylko że jakby stała cena, cofamy coś do ręki i dobieramy kartę. O tym mówiłem. No i ten Aether Hub właśnie daje nam te błyskawice, żeby może nasz Minister of Inquiries mógł coś tam więcej zadziałać. No dobra, przejdźmy do jakiejś gry. Gadałem jeszcze raz to samo, nie wiem, czy tak mam robić, no ale może ktoś nie widział poprzedniego filmu, może akurat wejdzie na ten, to sobie będzie mógł zobaczyć, o co w tym deku chodzi. Deck jest moim zdaniem bardzo budżetowy, nie jest to jakaś top talia, najlepiej sobie radzi raczej z jakimiś combo deckami. No i standardowo, jeżeli źle dobierzemy, no to nie pogramy, jeżeli przeciwnik nas bardzo szybko zaatakuje, no to też pewnie nie pogramy, no ale może akurat, dobra, myślę, że zostanie, bylebyśmy coś konkretnego dobrali.
No, tu może być ciężko. Z zieloną. Nie wiem. Na razie nic nie robimy. O, niebiesko-zielona, ciekawe. Jakieś merfolki. Czy ja go powinienem już przewinąć? Nie, nie w tej turze jeszcze. Myślę, że spróbuję go cofnąć na rękę przeciwnika. No, on pewnie coś jeszcze teraz wyrzuci. Czyli ten pewnie będzie miał ile? 3 punkty? Dobrze liczę, tak na szybko? I za... no... no właśnie. No właśnie. On mnie zaatakuje. A ja sobie użyję to. Czy ja to chcę? No, wolałbym coś innego. Więc powiedzmy, że nie chcę. No, blok, tak. Nie ma damage'u. On go może oczywiście teraz wyrzucić jeszcze raz i pewnie to zrobi. Tak myślę. I ja mam wtedy kłopot. Dlatego lepszy byłby, no, lepszy byłby deck, czy taka możliwość by była lepsza, żebym o, źle zrobiłem. Mogłem najpierw wrzucić to i dopiero potem. Okej. Okay. No się uparło. Land też nie jest źle. No więc lepsze by były te, no, czarna mana, gdzie mógłbym ich się na stałe pozbywać. Fajny jest też deck, czy fajny, no. Jak się udaje, no to fajny, no bo to fajnie denerwuje na pewno przeciwnika. Znaczy, grałem przeciwko czemuś takiemu, że tam chyba praktycznie żadnych stworów nie było, albo przynajmniej nie dobrał. Mam, dobra. Wyglądało to tak, że niszczył mi właściwie wszystko, co wystawiałem. Rzucił jakieś dwa. Co to robi? Okej. Dobra. No więc rzucił jakieś tam enchantmenty na mnie. Discardował mi coś tam z ręki. Więc no, generalnie mnie załatwił. No i wygląda to tak sobie. Dobra, zróbmy coś z tego. Zobaczmy, co on tu ma. Dużo takich kurdupli, którzy jak się wysypią, to będą... no... ale takiej talii jeszcze na przykład nie widziałem. To też jest fajna sprawa. W Magicu. Tu jest taka ilość możliwości. Widziałem na przykład bardziej skomplikowany mill,
Akurat mi się udało z nim wygrać i gdzieś chyba na YouTubie też widziałem taki bardziej skomplikowany mil na artefakty. Ojej. Dobra. Prawda, nie kuma, że to ma użyć. Ląd. No nie, no ląd mam. Pewnie go wy... No i teraz będzie słabo, bo on go wyrzuci i dostanie jeszcze. No. Lądu. Czy pewnie zaraz będę potrzebował, jeżeli jakoś mi się. No tak. No i to jest właśnie ten ból. Jak się słabo dobierze, to ciężko coś zrobić. Znowu na nagraniu będzie marna gra. Co? Dobra, nieważne. Tutaj... No, się wysypał. Pewnie ma jakiś czar, zaraz że ich wszystkich wzmocni. To już jest pozamiatane, ja już z tym nic nie zrobię. Ale fajne i popatrzcie, to jest też budżetowe. No ten jest jakiś tam złoty, gdzie on jest? Nie. Ale nie, to tu ma, ale no. Common, uncommon, uncommon. I to na nie ma co patrzeć, uncommon. Co ja mu tu wyrzuciłem? Common, common, uncommon. O, też budżetowe. No ja mu mogę jeszcze cofnąć tego. Coś dobiorę. Opt. Co z tego? On go wyrzuci po raz drugi. Tu mu coś tam jeszcze. Oj. Dobra, mamy to. Teraz to oni se mogą. Pay one. Mogę jeszcze, mogę. No. To nie wygląda dobrze. Muszę tą tutaj jednak tą no, Black Manę wrzucić, bo bez tego to jest za wolne. To za mało psuje mu szyki. No, co. Czy jest w ogóle sens 5-5 jedną turę przetrwam? Czy mi się wydaje, czy już nie przetrwam? A, jeszcze jedną turę. No to ja mogę jeszcze mu rzucić tego. Popatrzmy sobie, co on tu w deku ma. Tu jakieś złoto. Złoto. Cały czas gwinta zostaje. Ale Anka. Czy RK. Nie, no to nie wygląda, że to jest jakaś strasznie. Talia.
Dobra. Rzucamy tego. Przedłużymy agonię. Mogę jeszcze to wykonać. Ciach. No. No i on atakuje. Ja się mogę poddać. Dziękuję. Powiedziałbym, tłumacząc się trochę, że to taki deck bardziej do zabawy niż do wygrywania. No bo jak podejdzie, no to fajnie wszystko się dzieje, a jak nie podejdzie, no to wiadomo. No. Patrzę na te awatary, zawsze mi się kojarzy, że ten będzie... No dobra, ale mam tych przynajmniej na start, to już coś. Zawsze jakiś bloker. Zobaczymy, przeciwko czemu gram. Znowu zielone. No i elf. Nie, to jakieś dziwne połączenie. A to chyba jest ta talia startowa. Coś mi się wydaje. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Opta użyć? A, może w mojej turze. Czy w jego turze. Ci się na niewiele zdadzą pewnie w tej talii, bo jak on wyrzuci takiego koksa, no właśnie, z tramplowaniem, no to co z tego... Co z tego... Dobra, rzucę opt. Tak. Czy ja chcę to... No, wezmę to. O, jeszcze jeden. No dobrze. Okej. Wywalamy. A nie. Nie wiem, co to za talia. Może taka złożona na szybko. Jak niektóre moje. No dobra, i to mu to sobie zostawię. Oczywiście nie atakuję. Dziewięć krat wywalone. Teraz by się lądy przydały. Tu mogę cycling użyć, chyba trzeba będzie. No dobra. Czy on mnie zaatakuje? Dobra, niech atakuje. O! Zawsze coś.
O, tu ma tych złotych nawrzucał. Teraz mogę cycling użyć. Teoretycznie. No i nie będzie totalnie bezużyteczne, bo on i tak straci dwie karty z Psychic Corrosion, a ja coś dobiorę. Z tym, że tych panów już nie mogę praktycznie wykorzystać, bo mam jeden energii i jeżeli użyję Cycling, to nie użyję nic więcej. Na przykład, okej. Na przykład tego. Dobra, dobra, wyciągaj ze swojej talii, jak najbardziej. Dobra. Dobra, robimy cycling. Dobrałem. Zostawiam to w ten sposób. To jest ok. Nie atakuję. Mogę coś zablokować. Mogę też rzucić Blink of an Eye bez kickera na jakiegoś dużego stwora, którego on by wrzucił. I teraz, gdybym to rzucił, to nie dość, że, no tak jak mówiłem, 9 kart wędruje u niego z biblioteki. O. No bez kickera. A właśnie, to jest przykład stakowania, ponieważ ten jego umiejętność była już na staku, mimo że on zniknął z pola bitwy, i tak zrobił, co miał zrobić. No dobra, ja mogę sobie tego poświęcić. Ale jest ląd. Bierzemy sobie cycling, trzeba coś dobrać. Homar, którego nie wyrzucę w tej chwili, gdyż gdyż mam za mało many. On rzuci jeszcze raz Adżeniego. Zrzuci, nie wiem, pewnie na tego, że, bo po co wszystko na jedną z tego, na jednego stwora. I w tym momencie dla mnie najlepsze by było, no, albo ląd, albo coś, co cofa z dobieraniem karty dla mnie. No, dokładnie. I ja muszę tych dwóch poświęcić. I czy Homar, czy to? Bo zaryzykuję. Ląd. Dobra, niech będzie. Mhm.
coś tam stracił. Ja mogę rzucić homara. I w następnej turze on traci. Dobra, muszę tą turę przetrwać i wygrałem. Bo jeżeli on mnie nie zabije, ja w następnej turze rzucam to, dobieram 3 karty, on wyrzuca 6 z biblioteki i jeszcze wyrzuca 3, czyli 9. A właśnie tyle ma, więc muszę przetrwać jedną turę. Co on może zrobić? No dopakować kogoś, może coś wyrzucić, jakiegoś koksa. Tego drugiego raczej nie użyję, bo ma 9 kart, marne szanse. A, ma takie paskudztwo, jak mi zniszczy to, to pewnie przegrałem, ale może nie ma więcej tych. Dobra, dopakował elfy. Aha, ten ma trampki. No dobra. Tu będzie 7, a tu będzie 8. Dobra, spróbujmy tak. Gdybym tego zablokował, weszłoby we mnie 8 obrażeń, a tak wejdzie 7, więc jeszcze mu brakuje drugie 7. Jeśli mi go w jakiś sposób zniszczy, no chyba że ich wzmocni czymś, a jest taka możliwość, bo ma jeszcze 4 wolne many. No tak, zapomniałem kliknąć. Nie wzmocnił, ok. Wszystko wskazuje na to, że dobra, tam to już nie ma znaczenia. Teraz to już nie ma znaczenia. Chyba. No nie, bo damage już mi nie zada. Okej. I ja teraz rzucam to. I proszę, mil działa w ten sposób, że już o tym mówiłem. Jak on nie będzie miał kart i coś będzie chciał dobrać, to przegrywa. Co z tego, że on ma to wszystko na stole? A sobie rzucić ląd, nie wiem, może jakieś tam zadanie jeszcze jest. No. Także tym razem zadziałało. Wszystko zależy od doboru kart. O, nawet mogę sobie kupić jakąś paczkę na zakończenie. Długi film, no ale dobra. Tutaj ten sklep jakoś tak działa, że się długo ładuje, nie wiem. Powiedzmy, że Dominaria. Tak, w poprzednim odcinku mówiłem, że w październiku zdaje się Kaladesh, Eder Revolt, Amonkhet, Hour of Devastation, one wypadają. Dominaria czy Ixalan? Dominaria. I... O, proszę, Homarit. No dziwne, mam ich 4. Myślałem, że to jest karta wtedy. No dobra. Okay. Demon Nordel, coś tam, coś tam. No okej. Okay. No dobra, to tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie będzie to też przewijanie, ale z domieszką czarnego. No chyba, że uda mi się coś innego sklecić. O, tak jak mówię. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.